to nadzroczność będzie działała najczęściej u dzieci w taki sposób, że dziecko będzie widziało i z daleka, i z bliska, wyraźnie, dlatego że nadzroczność będzie kompensowana przez akomodację. A jeżeli będzie kompensowana przez akomodację, to nie pokaże się nieostrość, ale akomodacja będzie cały czas napięta, kompensując wadę i będzie sprawiała trudności, może sprawiać takie czasowe rozmazywania się, z bliska zwłaszcza. Może sprawiać, że będzie bolała głowa, będą bolały gałki oczne, może być tak odczuwalne napięcie, dyskomfort i dziecko tego nie nazwie. Bo dziecko nie ma wrażenia, że źle widzi. Ono nam nie powie, mamo, tato, ja źle widzę, weźcie mnie na badanie. Ono będzie po prostu źle się czuło, będzie walczyło cały czas tak wzrokowo z samopoczuciem, bólem głowy, czy takim ustawianiem się cały czas. I to czytanie faktycznie będzie mocno wymuszone, mocno niezapamiętywane, będzie po prostu złe. Czyli musimy wykluczyć, czy dziecko ma nadzroczność, czy tej nadzroczności nie ma.